Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Maciejem Porębą. Witaj Maćku. Witam, czołem kamratki, kamraci, towarzyszki, towarzysze, jak tam chcecie, ludzie dobrej woli, tam kto chce oglądać i nie słucha tylko środków masowego rażenia. Witam Cię. Witaj. Słucham, jakie masz pytania. Kolejna rozmowa w serii Studio Wschód-Zachód, gdzie poruszamy sprawy na styku. Polska ma to szczęście czy nieszczęście, że leży na styku wschodu i zachodu. I jest to z jednej strony szansa, a z drugiej strony zagrożenie. Więc chciałbym zacząć od tematyki tureckiej, bo to jest takie państwo, które ma podobne do nas położenie, też na styku wschodu i zachodu, no należy do zachodniego paktu północnoatlantyckiego, było takim, że tak powiem, z jednej strony pierwszym państwem cywilizowanym, można powiedzieć, na wzór europejski w Azji, ale z drugiej strony też często było w historii, zwłaszcza wcześniejszej, takim forpocztą islamu, forpocztą tej całej cywilizacji turańskiej, której jak gdyby służyło. Mam do ciebie pytanie dotyczące obecnego prezydenta Turcji, a także tej klasy politycznej, która tam jest, gdyż oni prowadzą politykę bardzo, nazwijmy to, elastyczną, do bólu elastyczną. Może dojść do tego, że część dronów tureckich zaopatrują Ukrainę, a z drugiej strony na licencji tureckiej mają być produkowane drony w Rosji. Więc tak naprawdę czy można jakoś zaszeregować współczesną Turcję i jak oceniasz jej rolę w polityce światowej dnia dzisiejszego? Turcja jest oczywiście krajem, w tym są amerykańskie bazy. Więc jest wpływ jakiś, powiedziałbym, czynnik atlantyckiego, natomiast nie dominujący, ponieważ Turcja jest ekonomicznie, gospodarczo, szczególnie z powodu na prezydenta Erdogana. Języka tureckiego nie znam, więc szanowni państwo, proszę mnie nie obrażać się na to, że ja będę koślawił te nazewnictwo. To jest dość trudny język. Turkmeni mówią podobnym językiem. Natomiast prezydent Turcji jest człowiekiem, który reprezentuje dwa sposoby myślenia. Jeden to jest tradycyjnie osmański, czyli Imperium Osmańskie, a drugie to jest patriotyzm mocno oparty na budowaniu takich bloków tureckojęzycznych narodów. Wspieranie tych tureckojęzycznych narodów i jest to prezydent, który nigdy za bardzo w dobrych stosunkach otwartych z zachodnim światem nie był, odwrotnie, był zawsze w pewnej kontrze, on w pewnym momencie swojego życia był merem miasta Istanbul i miał okres, kiedy wojskowi, kiedy jeszcze był ostatni moment, chyba o 90 latach, mogę się mylić, przesiedział w więzieniu pewien czas za swoją pozycję muzułmańską. To znaczy on jest zwolennikiem, żeby religia była bardziej obecna w życiu publicznym i społecznym niż typowi zwolennicy Atatürka, czyli tego państwa świeckiego, jakim była Turcja do tych obecnych czasów. To też oznacza pewien konflikt interesów na przykład z szeroko pojętym liberalizmem i nowymi modami
związanymi z szturmówką wielokolorową, która jest wzorowana bez jednego koloru na symbolu chrześcijańskim narodzin pańskich, jak wiesz, bo tęcza jest związana zarówno z katolicyzmem rzymskim, jak i katolicyzmem prawosławnym, czyli powszechnym apostolskim kościołem greckim, bo to też jest to. Nie, ale nie będziemy tego rozwijać. To zresztą powoduje pewne problemy, dlatego że te eksperymenty obyczajowe w Turcji spotykają się z bardzo dużą niechęcią, szczególnie właśnie tych sił rządzących. I bo bardzo długo była taka partia, która przypominała w rządach te partie takie liberalno-demokratyczne. Tam była jakaś, zdaje się partia parlamentarna, jakaś republikańska, jakoś coś takiego. I on jest wielobiegunowy. Dlaczego? Dlatego, że bardzo ważne jest to, co się wydarzyło, kiedy próbowano odsunąć od władzy, był taki pucz wojskowy, pamiętasz? Wtedy Turcja mocno była zaangażowana w osłabienie i przejęcie kontroli nad gazem, wszystkim ropą na terenie Syrii. I współdziałała jakby z Arabią Saudyjską i Katarem w tym rozgrywkach, tak? Teraz jest odwrotnie. Zupełnie inaczej ta sytuacja wygląda. Z drugiej strony nigdy na bezpośredni konflikt z największym państwem obszarowo na świecie nie szedł. I zawsze stosunki między prezydentem Erdoganem i prezydentem tego największego kraju obszarowego na świecie były poprawnie, zdroworozsądkowo uczciwe. To znaczy za każdym razem, jak on mówi o prezydencie Erdoganie, czy Erdoganie, to z dużą powagą i z drugim uznaniem, wzajemnym. To jest ciekawa sytuacja. No i teraz, jak oni się spotkali w Teheranie, to po pierwsze partnerstwo strategiczne raz. To, że Iran wchodzi do Szanghajskiej Organizacji Współpracy i Rozwoju we wrześniu obecnego roku, czyli konkurent polityczny, ekonomiczny, ideologiczny, kiedyś wróg Imperium Osmańskiego, czyli Persowie, tak? Czyli Irańczycy. Nasi bardzo dalecy bracia, dlatego że z języka stary język indoeuropejski jest najbliższy właśnie językowi polskiemu, jak się okazuje, w wielu wypadkach. I rzecz polega na tym, że no, Turcja nie może być gorsza. Z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na przykład bardzo to na tym zależy stronie chińskiej, ale i indyjskiej. Bo chodzi o to, żeby Turcja była przyjaznym krajem, a nie była rozgrywana przez siły anglosaskie w tworzeniu antychińskich, patrz Ujgurowie, czyli Turkmeni Południowi, czy innych działań odśrodkowych, na przykład przeciwko Pakistanowi, czy Indiom, czy Chinom. W związku z tym, no a federacja zwana rosyjską, to jest kwestia Turkmenistanu, Kirgistanu i innych republik środkowoazjatyckich, które właśnie są w większości członkami Szanghajskiej Organizacji Współpracy i Rozwoju. To jest największa armia tego paktu na 4 litery, 600-tysięczna. To jest armia obecna tu, bo tam to jest za oceanem, czy tak naprawdę najważniejsza armia, najważniejsza. Z drugiej strony, po próbie odsunięcia prezydenta Erdogana od władzy, ja nie uważam się za eksperta Turcji, ale to jest ciekawe, przemysł broniowy niemiecki wycofał się i w dużym stopniu Turcja została z niczym. Stąd decyzja o kupieniu systemów S-400 Triumph, która spowodowała częściowe sankcje na części zamienne, jak i na samoloty F-35 Stanów Zjednoczonych, co dało dużo do myślenia o stronie tureckiej. Kolejna rzecz to jest to, że na przykład im chodzi o to, żeby bezpieczne było Morze Czarne, cieśniny Bosforu są pod ich zarządem i oni decydują, kto przepływa, kto nie przepływa. Chyba to jest umowa w Montreux. Stare jeszcze ustalenia. Umowa w Montreux mówi o tym, że to Turcja zamyka te cieśniny potwiera. Tak? Więc to jest bardzo ważne. Więc trzeba mieć dobre z nią stosunki. Tu przypominam, że jak był konflikt gruzińsko-abchaski, setyński, przepraszam, w 2008 roku, wczoraj zdaje się była rocznica,
No to Turcja nie pozwoliła na to, z kim okrętą większej ilości wpłynąć na Morze Czarne i jakby również nie ułatwiła wsparcie Gruzji od strony Morza Czarnego. No to bardzo ważne. To jest pierwszy fakt. I jest taka sytuacja, że pewne państwo, które znajduje się na południowym wschodzie od nas, które prowadzi działania wojenne z tym państwem dalej na wschód, największym obszarowo, używało bardzo dużo min. No i te miny się w pewnych sytuacjach, stare radzieckie miny, takie jeże na wodzie, pourywały z tych kotwic i trafiły do Bosforu. No i się okazało, że to jest niebezpieczne. Mało tego, w okresie konfliktu, a proszę pamiętać, że największe państwo obszarowo na terenie Turcji buduje największą, jedną z większych elektrowni jądrowych na świecie. Dalej, że rurociąg południowy, czyli taki rurociąg południowy z gazem, który dostarcza między innymi gaz chociażby na Węgry, chociażby do Serbii, innych krajów, to jest 50% wszystkiego, czym dysponuje te państwo prawie 90-milionowe, bo to państwo, które ma nieco mniej niż 100 milionów, ale blisko tego. Tam jest dość duża dzietność. I kolejna rzecz, która jest istotna w tym wszystkim, to jest to, że obroty w okresie tego konfliktu, o którym mówiłem na południu wschód od nas, obroty między największym przyrodowym państwem świata a tureckim państwem, turecką republiką zdaje się, jest o 58% się zwiększyły. A dlaczego? Ano dlatego, że dzięki negocjacjom ONZ-u, państwa na U przez ONZ, Turcji i tego państwa największego przerwowego, w końcu wypływają, pierwsze już wypłyną statki ze zbożem, które idą przez Turcję i dalej tam, gdzie są zamawiane, czy tam Libia, Liban, czy tam gdzieś, tak? Czyli to też spowoduje, że galupujące ceny na giełdach rozchwianych przez spekulantów mogą się trochę uspokoić. I to jest też bardzo ważne. I to są ustalenia ostatnich miesięcy, ostatnich dni w zasadzie. Bo kiedy minister spraw zagranicznych Lawrow znajdował się na spotkaniu z państwami ASEAN, wtedy taka pani niejaka Pelosi, 82 lata, poleciała sobie na Tajwan i doprowadziła do ruiny stosunków Stanów Zjednoczonych, Chińska Republika Ludowa, bo to widać. Będzie się po cichu działo, już się dzieje. Blokady, cła, wycofywanie kapitałów, z papierów wartościowych amerykańskich Chiny wycofały już 80 miliardów w ostatnich miesiącach. Zobaczymy, co będzie dalej. Dalej Iran chce wspierać, a to ważne, dronami, częściami zapasowymi do samolotów strony największego przyrodniczego kraju świata i obydwie republiki dońską i ługańską. Tym bardziej, że to są drony przejęte przez ich lądowanie przymusowe i izraelskie, i amerykańskie, więc znają technologię, jeszcze wiele innych rzeczy. Sputniki, inne sprawy, tu trzeba pamiętać o współpracy długoletniej francuskiej, niemieckiej, irańskiej, indyjskiej i chińskiej i tak dalej. Więc Turcja nie może być w tyle i Turcja wie, że integrują się te państwa i BRICS-u i Szanghajskiej Organizacji Rozwoju. Teraz są manewry, o których mówiłem, albo powiem, że i chińska armia, i inne armie w różnych miejscach, ale też na terenie Dalekiego Wschodu, największego przyrodniczego państwa świata, z wenezuelską ćwiczą antyterrorystyczne działania. Teraz, obecnie, w tej obecnej sytuacji. No to jest też kolejna sprawa, tym bardziej, że już wiemy, że są mające 1500 rakiety chińskie naddźwiękowe, nie tylko największe państwo obszarowo je posiada, ale również to państwo. No i szanowni państwo, powiedzmy szczerze, lecą one 5 machów i są bardzo groźne dla strony Stanów Zjednoczonych i sojuszników. Kiedy doszło do tej sytuacji z panią Pelosi, to premier Korei Południowej nie zobaczył się z nią, natomiast pierwsza wizyta po jej wizycie, to jest speaker Parlamentu Amerykańskiego, Kongresu, jego będzie w Pekinie.
mimo że to jest państwo niby z bazami amerykańskimi. Rozumiesz, taka jest sytuacja. Właściwie tylko Japonia jednoznacznie popiera działania dotyczące Tajwanu. No trudno się dziwić. Do 1895 roku ta wyspa była okupowana przez Japonię. Ona została wyrwana jakby chińskiej dynastii mandżurskiej. A wiadomo, że Turcja ma bardzo duże wsparcie logistyczne, myślę, że zakulisowe, przez stronę chińską. Mówi się o tym, że częściowo władzę utrzymał prezydent Erdogan dzięki takiemu konsensusowi właśnie między Chinami, Iranem, a największym państwem, ponieważ wydawało się, że inne siły, czyli ten znajdujący się na terenie państwa za oceanem, działacz polityczny i duchowy, za którym jest list gończy, taki przywódca religijny, który właśnie ma za zadanie wspomagać Wielki Turan, czyli takie wielkie imperium kosztem Centralnej Azji, kosztem muzułmanów kaukaskich. Ponto była Iczykeria, Czeczenia, czyli wielki nowy kalifat sunnicki, miał właśnie za zadanie Dżamal, bodaj się on się nazywa, stworzyć. To całe lata 90. na to płynęły. No więc tutaj to, że w Soczi w okresie, kiedy były spotkania w ramach ASEANu, to jest organizacja, która ma jedno się zajmuje około 700 milionów iluś obywateli i to jest południowo-wschodnia Azja, to jest stara organizacja, która zrzesza 10 państw, które się wzajemnie dogadują, współpracują, to współpraca chińsko z największym państwem obszarowo i z innymi państwami jest bardzo duża, na przykład z przedstawicielem państwa z oceanu. Zarówno strona chińska, ani największego państwa przyjmującego się nie spotkała. Po prostu nie było chęci spotkania po sytuacji, która jest teraz i po sytuacji, która była na Tajwanie. I tutaj Turcja ma tą trudną sytuację, bo ona się musi określić, a gospodarczo już wiemy, że wymiana gospodarcza między największym państwem obszarowo i Turecką Republiką będzie w własnych walutach. W rublach albo w tamtejszej walucie. Kolejny przykład. Zupełnie zmieniającej się sytuacji. Takich wątków jest bardzo dużo. I nie można wykluczyć, że Turcja pójdzie własną drogą, wyjdzie z Unii. Tym bardziej, że mamy konflikt o Cypr, czyli z Grecją, którą z kolei wspiera Francja i parę innych krajów, bo to są pewne gry. No a to może okazać się być wiążące i postawa Turcji w sprawach zablokowania z powodu nie przeprowadzenia tego, co obiecywali, czyli wydania działaczy Partii Robotniczego Kurdystanu z Szwecji, Finlandii, stronie tureckiej, o co tego, no na razie sytuacja w ramach NATO tych dwóch państw jest zawieszona. Sprawa ziarna, o czym powiedziałem, sprawa gazu, już powiedziałem. Bardzo duże znaczenie ma to dla sytuacji gospodarczej Europy, szczególnie południowej Europy. Również stosunki turecko-serbskie, tak samo jak węgiersko-serbskie, mimo że zawsze były nie za dobre, są coraz lepsze, a Turcja dąży do tego, żeby ich armia była samowystarczalna. Od śrubki do pojazdu czy samolotu. Na razie udaje im się to w dronach, berektarach i w czołgach. A innych rzeczach jeszcze nie, więc tutaj strona i chińska, i rosyjska może pomóc. Czy Turcy mają własne czołgi, czy używają czołgów niemieckich, Leopardów? Właśnie mają własne produkcje czołgi, które były oparte na rozwiązaniach niemieckich, ale Niemcy zerwali tam w 16 roku współpracę i oni sobie już poradzili sami, natomiast dzisiaj są już samodzielni. No i druga rzecz jest bardzo ważna taka, że syryjski wywiad i turecki według niesprawdzonych informacji już współpracują. Do tego już doszło. Tu bardzo ciekawa jest sytuacja, że Recep Erdoğan i minister spraw zagranicznych Turcji spotkali się z panem Kadyrowem. Tak. Kto to jest Recep Erdoğan? W Soczi, wtedy kiedy... Kto to jest Recep Erdoğan? Recep Erdoğan to jest prezydent Turcji. On się zdaje się nazywa tak. Turcji? Tak. Sprawdzę, jakie on ma imię, ale chyba tak.
Jak się pomyliłem, to przepraszam, ale jest to taka sytuacja, że... A, sprawdzimy. Tak. Ahmad Hadzi Kadyrow, tak. To jest jego ojciec. W każdym razie, szanowni państwo, doszło do tego spotkania. To świeża sprawa jest. No i zaprosił prezydent Rosji, głowę Republiki Czeczenii, bo to tak się nazywa, i jego osoby do rozmów, ważnych rozmów. Później było spotkanie z ministrem Szoju, ministrem obrony. W każdym razie widać, że ta współpraca i te informacje różne, które się dzieją zarówno na terenie państwa U, sytuacji tam, jak i światowej, wskazują na przygotowane przez kraje BRICS-u i kraje szanghajskiej organizacji pewien pomysł i największe państwo świata na Turcję. Dlatego, że Turcja, żeby zaistnieć, w zasadzie powinna byłaby dogadać się z Iranem wprost, dogadać się z najbardziej przejawowym, największym państwem świata i zrezygnować z odśrodkowych działań czy konfliktów z Armenią, co ma miejsce przez Azerbejdżan w Karabachu, w niewielkim stopniu, ale jednak ma, i bardziej skupić się na przyszłości gospodarczej, tym bardziej, że, tak jak mówię, wiele jest dziedzin, które łączą, czyli konserwatyzm społeczny, obyczajowy, niezależność i to, że są sankcje, które też dotyczą tej strony. Tam jest spora inflacja w Turcji, 90%. Więc Turcja chce być niezależna, chce być mocarstwem regionalnym, a musi się jakoś wpisać w szlak północ-południe, czyli ten indyjsko-irański. Pytałeś o niego. On jest częściowo przez Morze Kaspijskie. Czyli on jest kolejowo-morski. Tam jest 160 kilka kilometrów do zbudowania i on zadziała. Więc to jest to. Więc proszę zwrócić uwagę, że głowa państwa, ważna głowa państwa z dużym poparciem, jedzie do Soczi i w trakcie, kiedy mamy to, co mamy, przy pomocy wojskowej tejże republiki dla strony, dla tego państwa na U, bo wiemy o tym, mówi się o tym, ponieważ skutki globalne oraz niemożliwość dogadania się pokojowego, czyli niechęć do działań w dziedzinie zawieszenia broni, w czym uczestniczył prezydent Erdogan, bo tam strona państwa U i największe uczciwe państwo się spotykały po Białorusi, spowodowała pewną zmianę pewnego spojrzenia na tę sytuację, tak jak zmianę sytuacji takiej bardzo ciągłej, takiej bardziej szczelnej, jednoznacznej propagandy w sprawach konfliktu, którą zaburzył ostatnio Amnesty International, czy pewien reportaż w ABC, takiej tam telewizji NBC, tak. Więc no wiecie państwo, no, pojawiają się pewne luki, które wskazują na to, że ta narracja jednoznaczna zaczyna powoli pękać, zaczynają wychodzić pewne rzeczy, jak na przykład to, że ta coś, co tam sobie jedzie, jest pomocą zza oceanu i z Europy, w 70% trafi gdzie indziej niż ma trafić. Jakoś nie dojeżdża na miejsce. Rozumiesz, o co chodzi? Co ty na to? Może masz jeszcze jakieś pytania? Bo ja tak starałem się to państwu pokazać w takiej konfiguracji międzynarodowej, żeby wyciągnąć te takie najważniejsze wnioski strategiczne. Znaczy ja chciałem cię zapytać o to, czy bo niektóre państwa zareagowały dosyć nerwowo, czy ten raport Amnesty International nie podzieli środowisk proukraińskich, nie spowoduje jakichś też retorsji wobec tej organizacji. To jest organizacja, można powiedzieć, amerykańska, związana z wielkim też kapitałem i z innymi czynnikami oficjalnymi. Liberalnym. Niemniej wystosowała raport, który ma elementy takiego obiektywizmu. I przez to, że ten raport jest w miarę obiektywny, została mocno zaatakowana. Powiem więcej, została uznana, że
szkaluje stronę U i że jest niewiarygodna. No to jej przewodnicząca, ta osoba odpowiadająca, napisała jeszcze jeden raport, twierdzi, że podpisuje się pod wszystkim, co jest tam powiedziane, że wszystko jest wiarygodne i sprawdzone. Czyli zrobili jeszcze jeden taki ruch. No jest to, szanowni państwo, wyzwanie, które mówi, że ta kraina prowadzi wojnę podobną do takiej, jak prowadzą pewne organizacje zabronione. No bo przykrywają się cywilami. No i zobaczymy, co będzie dalej, dlatego że to oznacza, że ktoś postanowił, żeby to wyszło w celu naciskania na kogoś. I te zmiany i dymisje, które miały miejsce ostatnio w krainie U, wskazują na to, że już ten front jest niejednoznaczny i że ktoś chce zmian tej sytuacji i zaczyna się świadomość tego, jakie są tego skutki międzynarodowe, ekonomiczne w tym przede wszystkim i czy sankcje 50 kontra 140 największe przejawy państwu nie jest pewnego rodzaju samobójstwem dla atlantyckich, dla Atlantyków, dla państw atlantyckich, pod wpływami atlantyckimi i samej Europy. Czy to nie jest samobójcze? Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Czy nie jest to samobójcze? No bo musiała być zgoda, żeby te rzeczy wypłynęły. To tak się nie dzieje. To tam musiała nastąpić zgoda. Po artykułach w New York Timesie na temat właśnie znikania tej broni, zanim ten reportaż powstał i różne inne miejsca, bo już policyjne organizacje, no mówi się w ogóle o tym, że na terenie Rumunii będą powstawać takie punkty kontrolne, co tam się wywozi. Bo tam jest czarna dziura, Mołdawia i ten kierunek. Więc jest to pierwsze. Będziemy obserwować, co dalej. Mija pół roku, widzimy, że sytuacja nie jest absolutnie podobna do tej, którą nam mówiono. Czekajmy, zobaczymy, co będzie dalej. Ja poczekam dalej, ja nie będę na razie nic więcej mówił, ale wyraźnie widać, że ta konsolidacyjna propaganda ma duże dziury, tak bym to nazwał. Kolejna sprawa, chciałem cię spytać, jeszcze może wracając do Turcji, tak. Czy, bo są różne sprzeczne... Przepraszam najmocniej. Sprzeczne na ten temat opinie. To jest moja wina, nowy telefon, pan wybaczy. Recep Erdoğan, tak się nazywa, dobrze. Nowy telefon. No. Turcja jest kandydatem do BRICS-u, czy nie? Bo to różne są na temat opinie. Nie. Niektórzy twierdzą, że bliższe BRICS-owi są na przykład Indonezja i Iran. Tak, oczywiście. Dlatego, że trzeba pojąć, że Iran to wchodzi do szanghajskiej wspólnoty. Do BRICS-u pewnie wejdzie, bo tam jeszcze jest BRICS Plus, na pewno Argentyna, na pewno będzie chciała Indonezja, na pewno Egipt będzie chciał. Czyli Turcja to są jakieś niesprawdzone informacje? Oni się będą stowarzyszać powoli, obserwować, co się dzieje, dlatego że oni mają troszeczkę sprzeczną politykę i proszę pamiętać, że są członkiem tej bardzo ważnej wojskowej organizacji, która daje pewne korzyści. I tak szybko oni się z tego nie wycofają. Natomiast na pewno im bardziej agresywna będzie polityka obyczajowa, strategiczna, jednobiegunowa, próba utrzymania jednobiegunowości, tym większe będą skutki odśrodkowych zachowań państw typu Turcja. To znaczy Turcja będzie szukać sobie nowego miejsca, dlatego że no proszę państwa, jeżeli już wiemy, że inwestycje w poważnych dziedzinach chińskie są blokowane przez rząd chiński na terenie państwa za oceanem, jeżeli wiemy o tym, że według niepotwierdzonych danych w Chinach Chińska Republika Ludowa skupiła ziemię w ilości trzech Belgii, ziemiorną. Jeśli weźmiemy, jak dużo inwestuje Chińska Republika Ludowa
w infrastrukturę zaatlantycką, jeżeli wiemy, że Apple większą część robi na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, a już jest prowadzone potężne cło przez Chińską Republikę Ludową po wizycie pani Pelosi, co powoduje szkody i możliwość, że straci ta firma w najbliższych miesiącach 50 miliardów dolarów. Jeżeli wiemy, że akumulatory do Tesli są robione w Chińskiej Republice Ludowej i tak dalej, łańcuch dostaw, połączeń jest tak wielki i tak ważny, że cięcie tego w ten sposób jest samobójcze dla wszystkich. Ale najbardziej dla tych, którzy to wymyślają, chcą to wprowadzić. Będą jeszcze pewne posunięcia, które może nie do nich nie dojdzie, bo frakcje, które z którymi mamy do czynienia w tej chwili w państwie za oceanem, są tak sprzeczne i są tak wzajemnie wykluczające się w działaniach, że trudno się zorientować, kto tak naprawdę do czego dąży. Dlatego, że wygląda na to, że to są działania nieprzemyślane, chaotyczne. No właśnie. Powiedz mi, czy spodziewasz się pod koniec tego roku, bo niektórzy uważają, że jest to nieuniknione, jakiegoś buntu ogólnoświatowego, nie wiem, buntów głodowych, bo mimo, że ten rynek, tak jak wspominałeś, handlu zbożem się troszeczkę stabilizuje, ceny przestają tak szaleć w momencie, kiedy dostawy głównie z Ukrainy, ale także z Rosji, no bo to są dwaj najwięksi producenci pszenicy i w ogóle zbóż na świecie. Chociaż zbiory nie są tak bogate, jak w zeszłym roku była długa zima i tak dużej ilości żywności, jak się wydawało, że będzie, nie będzie, będą się bardziej zabezpieczyć sami. Mówię o stronie największego państwa przejrowego. No dobrze, ale optymistyczny wariant jest taki, że te porozumienia, w których uczestniczy Turcja, odblokują trochę eksport tego zboża z tego obszaru. Nie wiemy, czy to będzie stała tendencja. Natomiast jest kwestia taka, no gdyby jednak losy się potoczyły trochę inaczej, to znaczy, że będą nadal trudności, ten eksport znowu zostanie wstrzymany, znowu jakieś miny zerwą się z kotwic i znowu zablokują szlaki wodne. Coś wybuchnie. Coś znowu wybuchnie. Coś podpłynie pod most krymski i tak dalej. Więc tak jak dzisiaj na Krymie też były wybuchy, prawda? Które podobno nie przyniosły specjalnie jakichś ofiar w ludziach, ale w sensie takim pejzażu kadrów do zdjęć były pięknym tłem, gdzie się ludzie fotografowali. Jak uważasz, dojdzie do ogólnoświatowego kryzysu, a nawet do buntów, rewolucji, zwłaszcza w biedniejszych krajach, gdzie zabraknie chleba, czy jednak jesteś optymistą, że do takiej skrajności nie dojdzie? Nie wiem, natomiast ceny szaleją i sytuacja jest bardzo trudna i ta drożyzna jest i tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Jest w Europie, u nas też. Aż się boję, co będzie koniec w tym roku. No już długo żyłem, więc może to koniec, ale proszę Państwa, no tańczymy na linię. No, mamy pełzającą trzecią wojnę światową i tyle. Tutaj jakiekolwiek proxy niby. Jakiekolwiek wnioski na wyrost są nieupoważnione, bo trudno przewidzieć, ale nie można wykluczyć żadnego wariantu. Jeden wariant na pewno można wykluczyć. Zwycięstwo Zachodu nad Wschodem. To jest niemożliwe. W obecnej sytuacji nie jest to możliwe. To widać po osiągnięciach wojskowych, technicznych. Tym, co się dzieje, jest przecież blokada Tajwanu w dużym stopniu i nikt nic nie robi, bo proszę pamiętać, że jest jeszcze atut czwarta co do wielkości, co do siły armii Korei Północnej, która też ewidentnie stoi po stronie wschodu w tej całej sytuacji i ma bardzo ostre wypowiedzi w stosunku do państwa z Atlantykiem i chce wysłać 100 tysięcy do Republik Ochotników. Proszę o tym nie zapominać. A
Zwolnieni z pracy czy pozbawieni możliwości zarobków specjaliści z Krainy Nauk w latach 90. 2000. wyemigrowali tam i tam zbudowali to, czego nie zbudowała Kraina U. Bo to przecież 37% w 89 roku obywateli tej przestrzeni Ukrainy Radzieckiej miał pracę. Dzisiaj ma 14, może mniej już w tej chwili. No, to jest dekapitalizacja państwa. Państwa, które przed Majdanem pierwszym testowało wraz z sąsiadem ze wschodu samolot pasażerski, który był 40% pod Kijowem na lotnisku tańszy od odpowiednika za oceanem. Ja myślę, że to już wystarczyło, żeby pewne rzeczy się działy. No a co do dojrzałości elit politycznych tam, to ja się nie będę wypowiadał. Mhm. Wszyscy widzą. Król jest nagi. Chciałem zapytać o wypowiedź ministra Ławrowa, który się wypowiadał w różnych sprawach, ale jedną z bardziej jego takich kontrowersyjnych wypowiedzi było porównanie pochodzenia prezydenta Żeleńskiego z kanclerzem Adolfem Hitlerem. To znaczy, bo jak się oburzano, że Rosja twierdzi, że celem operacji jest denazyfikacja, debanderyzacja i oczywiście demilitaryzacja, odsunięcie Paktu Północnoatlantyckiego od granic Rosji, no to stwierdzono, że jak Ławrow ma prawo mówić o denazyfikacji, kiedy na czele państwa ukraińskiego stoi polityk, który ma korzenie żydowskie. No i wtedy Ławrow powiedział, że na czele III Rzeszy również stał co najmniej jeden polityk, jak nie więcej, który miał pochodzenie żydowskie i zgasił tą dyskusję. Który miał krople może też tej krwi, tak powiedział, że możliwe, że miał też krople, czego nie wykluczają i uczeni. A powiedział jeszcze parę innych rzeczy, ale jakby nie będę tego rozwijał. Powiem ci tak, Rafale. W tym wypadku powiem tak. Osoba, o której wspomniałaś, nie czuje się oficjalnie, ani nie ma żadnych cech. Jest zdaje się z Dniepropetrowska, to taka ciekawostka. Czyli z takiej kuźni pana Komuńskiego. To są ludzie... Żeleński? Tak. Z Krzywego Rogu. A z Krzywego Rogu, pomyliłem się. To jest w ogóle, zdaje się, że on chyba prawo liznął, z tego co pamiętam. Natomiast to jest człowiek wyalienowany. To jest człowiek, który zajmował się teatrem i różnego rodzaju pracą w showbiznesie. Zdaje się, że to się nazywa Mieszkanie 95, ta cała jego grupa. Mogę się mylić, bo mało się tym interesuje, ale on nie ma nic wspólnego z kulturą wyznania mojżeszowego, nic. Więc on jest z pochodzenia, natomiast on się nim nie czuje i stąd on jest taki relatywistyczny wobec wszystkiego. Raczej on się tym posługuje w sposób doraźny, tak jak mu doradzają różne osoby, jak i pan Arystowicz na przykład, czy inne osoby. I pamiętaj, że tam kwestia etniczna jego pochodzenia nie ma znaczenia. Ważny jest ideologiczno-finansowy aspekt. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. To znaczy, tam może być każdy, z każdej narodowości człowiek, który po prostu służy tej opcji, ponieważ tak jest mu wygodniej. Lub ma uzależnienie. Więc tutaj narodowość jest absolutnie wtórna. Ja zawsze wszystkim mówiłem, będę powtarzać. W wypadku wschodu narodowość jest wtórna. Ten aspekt narodowościowy jest mniej istotny. Bo tak samo jest osobą, o której mówiłem, Kołomojskim. To jest człowiek, który najpierw by chciał po wybraniu pana Z na prezydenta dogadywać się ze wschodnim sąsiadem. Teraz już ma inne poglądy. Natomiast w Doniecku, Ługańsku mamy ludzi wyznania mojżeszowego, czy upoczywających się do tego. Sam Mateusz Piskorski o tym wspominał, podawał nawet nazwisko tego człowieka. To nie jest jednolity front. To nie jest jednolity front, tak samo w Izraelu nie jest jednolity front. To też jest bardzo skomplikowane. To nie jest jednoznaczne. Tu
Tu trzeba na to patrzeć bardzo spokojnie i analitycznie i patrzeć na każdą osobę. Dlatego, że tu jest bardziej, znaczy lichwiarze, spekulanci, szowiniści w chęci gromadzenia pieniędzy za wszelką cenę, zachłanni, nie mają narodowości. Mają swoje interesy. I osoby, które kontrolują, nad którymi dominują, które przekupują i z którymi współpracują. I to nie jest nigdy jednorodna narodowościowa grupa, wbrew temu, co się myśli. Natomiast my mamy pewne informacje o tych grupach, no ale ja myślę, że byłoby to za proste. Ja myślę, że to jest bardziej złożone. Dlatego, że przenicanie się, czy przechodzenie po lutrze środowisk, które przechodziły na protestantyzm, z różnych środowisk, z różnych grup społecznych, z różnych narodowości na terenie szeroko pojętej Rzeszy, szczególnie do wojny 30-letniej były dużo, więc tu mamy pewne informacje. Tak samo mamy anglikański kościół. Ja nie wiem, jak nazwać anglikański kościół, jaki on jest. Narodowy kościół angielski, czy on jest protestanckim kościołem, trudno powiedzieć, jaki on jest, prawda? On jest taki niejednoznaczny. No więc tutaj ja bym tak daleko nie szedł. Natomiast jakieś podobieństwa między tym panem a tym, myślę, są na przykład w wypadku Trockiego, czyli Bramsztejna. Nie znał języka, nie utożsamiał się z kulturą, a miał wielką potrzebę władzy, wpływów i uważał, że jest najmądrzejszy i uważał, że jest najbardziej skuteczny. Wierzył w darwinizm społeczny, był zafascynowany Freudem, tak, jednoznacznie. Więc ja bym poszedł w tym kierunku. Chciałem się jeszcze spytać, czy w rozmowie z ambasadorem Federacji Rosyjskiej spotkało cię jakieś zaskoczenie? Czy generalnie od początku do końca spodziewałeś się właśnie takiej rozmowy? Bo, no mówię, jest to dyplomata, więc mówi z pewnym specyficznym językiem. Nie wszystko zapewne może powiedzieć. Natomiast czy były jakieś elementy, nazwijmy to nowe, świeże, czy raczej chodziło ci o to, żeby potwierdzić to, co jest powszechnie wiadomo? Ja chciałem doprowadzić do tego, żeby przemówił człowiek, który reprezentuje swój kraj w Polsce za zgodą polskiego państwa, co by nie mówić o elitach rządzących czy politykierach rządzących, i żeby mógł się wypowiedzieć spokojnie i żeby przybliżyć spojrzenie na tą sytuację z tamtej strony. I to tylko o to chodziło, bo to, co wiem ja, to wiem ja, i to ale to wie wąskie grono. Natomiast chciałem, żeby po prostu zabrzmiał ten głos, na ile można tłumaczące rzeczywistość, sytuację. No i to zostało moim zdaniem zrobione nie najgorzej. Wcześniejsze spotkanie z inną osobą, znaną. Myślę, że jak się połączy tą wypowiedź pana Leszka Sokulskiego z tą wypowiedzią, wiele rzeczy wyjaśni się. Wiele się rzeczy wyjaśni, bo to się trochę uzupełnia. Jest to niby różne, ale jednak się uzupełnia. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy nie są znawcami, no powiedzmy szczerze, specjalistów i znawców tego największego państwa świata w Polsce jest niewielu, albo są też mocno wyciszani, albo są na migracji wewnętrznej, albo są na emeryturze. No więc tak naprawdę miarodajnych, zdroworozsądkowych, spokojnych, rozważnych, analitycznego spojrzenia na to państwo i stosunki z Polską jest trudno znaleźć. No w jakichś opracowaniach naukowych. Wydaje mi się, że o to mi chodziło. Nie. Czyli wiem, osiągnąłeś cel, który sobie zakładałeś. Tak, no i uważam, że trzeba było to zrobić. Oczywiście, żeby było jasne, ja pewne rzeczy, które tam mówiłem, mówiłem z punktu widzenia strategii, która mi przyświeca. I wolałbym, żebyśmy nie tracili, nie ubożeli, bo ktoś tak chce,
tylko żebyśmy się rozwijali i szli do przodu, a doświadczenie historyczne mnie nauczyło, że nie patrząc na stosunki polityczne, na dziejące się wydarzenia nieekonomiczne, to zamykanie tego rynku było zawsze dla polskiej strony, czy ona była częścią tego imperium, czy ona była niezależna, zawsze były dość jednoznaczne, czyli negatywne. Powinniśmy oddychać dwoma płucami, jak powiedział Jan Paweł II w jednym z przemówień, wschodnim i zachodnim. Mhm. Na zakończenie naszego programu książka Bolesław Piasecki, od wodza RNR Falanga do przewodniczącego PAX. Konferencja, na której byłeś osobiście. Tak, bardzo dobra. Bardzo wysłuchałeś tych referatów. Mhm. Miałeś okazję porównać słowo pisane ze słowem mówione? Tak. No, jest to książka, która powinna być w każdym domu polskiego patrioty, który interesuje się na poważnie sytuacją Polski, polskiej inteligencji, polskich działaczy narodowych w okresie tak zwanego PRL-u. Jak mogły się potoczyć te losy? Zważywszy, że mamy do czynienia z taką jednoznaczną propagandą dotyczącą tych czasów. Ja jak przechodzę koło plakatu, który się pojawił dotyczącego Stoczni Gdańskiej, stoczniowców, rok 81, to pytam, a gdzie teraz jest ta stocznia i czyja ona jest? I czy ona działa? I w jakiej skali działa? No podzielono ją chyba na kilkadziesiąt różnych firm. I pod tym szyldem chyba już nie istnieje. Jest to tylko czysto symboliczne oznaczenie właśnie pewnego miejsca, pewnej dzielnicy w Gdańsku. Więc to raczej symbol upadku niż z korzyści. Ale druga rzecz, Rafał, jeszcze ciekawa. Wiesz, gdzie część stoczniowców znalazła swoje zatrudnienie? W stoczniach wietnamskich. Ciekawe. Ciekawe. Jeszcze sprawa Piaseckiego. Tutaj w tej książce jest 7 referatów wygłoszonych w czasie tej konferencji oraz 2 ciekawe teksty umieszczone jako aneksy. Przypomnę, że jest tekst ambasadora Jana Bisztygi, jest referat Arkadiusza Miksy, doktora Sławomira Dawidowskiego. Świetne, wszystkie świetne rzeczy. Redaktora Engelgarda, doktora Macieja Motasa. To jest bardzo dobre. Referat Krystiana Jachacego oraz Zygmunta Przetakiewicza juniora. Oraz jako aneksy teksty Konrada Rękasa i Marcina Hagmajera. Zabrakło tekstu na temat przedwojennej działalności Bolesława Piaseckiego. Okres międzywojenny w ogóle nie był zreferowany, ale może to nadrobimy kolejną konferencją. Nie były też omówione sprawy między środowiskiem Piaseckiego a służbami specjalnymi. Czyli na przykład nikt nie zreferował, mam nadzieję, że może uda się kogoś zaprosić, rozmowy z, znaczy wielu rozmów z generałem Sierowem, a także później oddziaływania służby bezpieczeństwa na struktury PAKS-u, zwłaszcza rejonowe. To są ciekawe tematy. Sprawa też dziennikarstwa i w ogóle tytułów prasowych PAKS-u też nie została w zasadzie omówiona. Myślę, że kilka tych i podobnych tematów będziemy starali się przybliżyć. Czy spośród tych autorów, których tu wymieniłem, którzy byli na pierwszej konferencji, któryś z tych referatów zapadł ci najbardziej w pamięci? No, Sławka Dawidowskiego oczywiście. To bardzo ciekawe. To tytuł był, pozwolicie, że zerknę, co innego, ale ja w ogóle Sławka lubię, jego narrację, ale ja wszyscy mi się podobali. Jan Endelgard też mi się bardzo podobał. Słuchajcie, no Motas jest świetnym specjalistą takim od szczegółów, on szczegółów dużo bardzo podaje.
Pan Jan Bisztyga, którego przepraszam, że jeszcze nie zaprosiłem na wywiad, ale ciągle coś przeszkadza. Wiecie Państwo, ja uważam, że wszyscy. Krystian Jehace też oczywiście, nie tylko Pax i Piasecki, na co myśli w państwie socjalistycznym. Wszystkie te referaty są ważne i uważam, że one są na tyle różne, a uzupełniają się, że każda osoba, która włożyła swoją cegiełkę i pracę naukową, jest godna wymienienia i godna pamięci. To w ogóle są ludzie, którzy są odważni w dzisiejszych czasach takie rzeczy pisać, publikować. Mocno pod prąd, Rafale, mocno pod prąd. Mocno pod prąd. Dziękuję Państwu za uwagę. Dzisiaj omówiliśmy sprawy aktualne, historyczne, geopolityczne i gospodarcze, a także najnowszą książkę wydaną przez Centrum Edukacyjne Polska. Dziękuję Państwu. Moim i Państwa gościem był Maciej Poręba. Dziękuję bardzo, Maćku. Dziękuję. Czołem Wielkiej Polsce, Słowiańszczyźnie i naszym prawdziwym sojusznikom. Proszę o komentarze, no i własną prywatę zastosuję. Wspierajcie kanał Rafała Mosakowskiego i mój Maciej Poręba, kanał oficjalny. Będzie tam trochę niespodzianek niebawem. Będziemy pracować nad następnymi ciekawymi gośćmi. Będzie taki nowy cykl Mity i Fakty i Mity, też taki ciekawy. Który też Państwa zainteresuje. No, będziemy starali się go rozwijać i proszę o takie mądre, zdroworozsądkowe, rozwijające komentarze. Dziękuję bardzo. A Państwa zachęcam do oglądania naszych filmów. Filmy pojawiają się na różnych kanałach, na różnych platformach, zarówno na YouTubie, na Rumble, na Bitchu, na CDA, także na Facebooku. Polecam książki w naszych seriach wydawniczych Gorące Tematy. To są 4 książki w tej serii. Znajdą je Państwo na stronie cep-sklep.pl. CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, -sklep.pl. Również książki w serii Jedynie Prawda jest Ciekawa. To jest 7 książek, 3 o kulisach II wojny światowej, te z mapą Gomberga na okładce. 2 o Piłsudskim i sanacji, 1 o okresach wschodnich i ta 7 książka dotycząca Bolesława Piaseckiego. Polecam książkę Zygmunta Przetakiewicza, Spowiedź Grzesznika z Paksu Solidarności i Andersena, a także książki w serii Biblioteczka Myśli Polskiej. Mamy tutaj książkę Białoruś, Anatomia Kryzysu, o tym, co działo się na Białorusi od czasu wyborów w 2020 roku i najnowsza książka, która dotrze do nas prawdopodobnie jutro w tej serii Biblioteczka Myśli Polskiej Ukraina w ogniu. To będzie też... Ukraina w ogniu. To będzie, że tak powiem, zbiór publicystyki, kolejny zbiór publicystyki dotyczących spraw geopolitycznych. Polecam książki Sławomira Kozaka. Najnowsza książka Utopia Elit Terra Mar. Poprzednie książki to m.in. Covidowe Jeże, Sławomir Kozak. Operacja Terror, również Sławomira Kozaka. A także dwie książki o zamachach na World Trade Center i Pentagon. Pierwsza książka Operacja Dwie Wieże oraz Oko Cyklopa, też wznowiona ostatnio książka. Książki Henryka Pająka, mamy kilka tytułów w naszej ofercie. Tu pokazuję Plagi Sanhedrynu. Inne Państwo znajdą na cep-sklep.pl. Podobno Sanhedryn rządzi do dzisiaj wszystkimi. Krystian Jehace, Rewolucja Peryferii, bardzo ważna książka młodego autora. A także polecam książki dotyczące stosunków polsko-żydowskich. Książka Ryszarda Gontarza, Rewolta Marcowa, Narodziny, Życie i Śmierć PRL-u. I książka Jacka Międlara, Polska w cieniu żydostwa, Wielcy Polacy o Żydach. Ostatnio również przeprowadziłem wywiady, zachęcam do ich obejrzenia na kanale, z autorem Cezarem Janem Lisem. Mamy 2 książki w sprzedaży jego autorstwa, Wokół zbrodni w Przyrowie w ostatnich dniach II wojny światowej,
bardzo mało znana zbrodnia spalenia kilkudziesięciu Polaków w styczniu 1945 roku przez rosyjską kawalerię kozacką, która była, że tak powiem, na garnuszku, na żołdzie Wehrmachtu, oraz Cezary Janlis, likwidatorzy zdrajców z wyroków Polski podziemnej, książka o tych, którzy wykonywali wyroki oraz tych, którzy byli skazani na te wyroki śmierci w tamtym okresie. Dziękuję Państwu za wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy istnieć i rozwijać naszą działalność. Jeżeli chcą Państwo wspomagać nasze cele statutowe, edukację, media, wydawnictwa, prosimy o wpłaty darowizn na numer konta, który jest widoczny na pasku na dole ekranu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.